Synu, mam najlepszą, najwspanialszą wiadomość na świecie. O, dzięki Bogu. Znalazłeś Ginę? Pierdol Ginę! Za dwa dni dodają do menu McGrzeberko. Ja, wyjecie to gówno? Nie ma nic gorszego od McGrzeberka. Chyba, żeby je w Burger Kingu zrobili. Naćpany pocisk tak by nie powiedział. Jasne, żebym nie powiedział. Pierdol gościa, stary McGrzeberka rządzą. Jakieś dobre zioło. Daj mi bucha. Już mamy normalnie gotowy materiał na odcinek. Przesyłka dla Funka Crawforda. Wow, wielkie pudło zapakowali. Też lubię, jak mnie wielkie pakują do dupy. A co w tym jest? Słuchawki. O, słuchaweczki, co? Tak, to ja biorę dziś wolne. Idę do domu jebać słuchawki. Tak się cieszę, jejciu. Staruszek w końcu wraca do domu. Staruszek? Czyli tatko? Myślałem, że porzucił waszą rodzinę wiele lat temu. O nie! Był na 20-letniej tajnej misji szpiegowskiej i wreszcie dobiegła końca. Czy ja mówiłem, że tatko osobiście rozwalił Saddama Husajna i Osamę Bin Ladena? Najgroźniejszy człowiek świata. Ojejciu, uszy mi płoną jak łąki wiosną. Czy ktoś tu mnie przypadkowo obgaduje? Czyli co? Rozwaliłeś Osamę Bin Ladena podczas 20-letniej tajnej misji szpiegowskiej? Jak nie, jak tak. Zasadniczo zajmuję się rozwałką i ci pogrzmotem. Truskawka Marlo do szanownych usług.